Cześć kochani, chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, co może znaleźć się w naturalnych, żywych octach. Octy są, nazywają się żywe, dlatego że są niefiltrowane i niepasteryzowane. Dlatego można w nich znaleźć przede wszystkim osad. W niektórych mniejszy, tak jak jest tutaj, w innych znajdziemy osadu bardzo dużo, tak jak w occie, to jest ocet głogowy. Głóg w ten właśnie sposób zawsze wygląda. I ten osad jest jak najbardziej prawidłowy, zdrowy. I to jest to, czego od tych octów tak naprawdę oczekujemy. Drugą rzeczą, która w octach może się znaleźć, to jest matka octowa. Matka octowa, której nie zabieramy z octów, które będą dla Was. Matka octowa jest rozmieszana przed rozlewaniem do butelek. Czasami się zdarzy tak, jak w tym occie, że jest jej tylko troszeczkę i widać ją jako takie malutkie, jakby niteczki galaretowate. Czasami, gdy trafi jej do butelki nieco więcej, mamy tak jak w tym pięknym occie z czarnego bzu. Stworzy nam się u góry śliczny kożuszek. To jest właśnie klasyczna matka octowa. On czasami różnie wygląda. Czasami jest zupełnie przezroczysty, czasami jest lekko mętny, a czasami jest wręcz biały. Ale zawsze jest to to, co jest zdrowe, bo dlatego są to właśnie żywe octy. Dziękujemy Wam za zakupy i zapraszamy na następne.